The Beatles to bezwzględnie, bez dwóch zdań i bezdyskusyjnie zespół mojego życia. Rubber Soul, Revolver, Sgt. Pepper's, Lonely Hearts Club Band, White Album czy przede wszystkim Abbey Road są albumami, które kocham całym sercem. Nie ukrywam, że w dużej mierze właśnie dlatego sięgnąłem po Beatlesów Christensena. Chciałem poznać muzyczną scenę Oslo lat 60., ale przede wszystkim doświadczyć przyjaźni, która połączyła czterech młodych Norwegów, fanów The Beatles. Czy moje oczekiwania zostały spełnione? Jakie są największe atuty Beatlesów? Przekonajmy się. Zapraszam. Akcja książki rozpoczyna się w Oslo, roku 1965. To właśnie tam mieszkają Seb, Gunnar, Ola oraz Kim, protagonista powieści, a jednocześnie jej narrator. Nastolatkowie są wielkimi miłośnikami Beatlesów, a rozmowy o grupie z Liverpoolu wypełniają im właściwie cały czas. Przyjaciele wspólnie słuchają ich albumów oraz snują plany odnośnie założenia własnego zespołu. Można powiedzieć, że chłopaki dojrzewają razem z Paulem, Johnem, Georgem i Ringo. Piosenki The Beatles stanowią tło dla imprez, zwyczajnych wieczorów, gdy liczy się na coś wyjątkowego czy pierwszych kontaktów z dziewczynami. Książka Christensena jest powieścią o pięknie naszych młodzieńczych, ulotnych chwil, problemach, aż wreszcie dorastaniu i powolnym wchodzeniu w dorosłe życie. Muszę przyznać, że Beatlesi zaintrygowali mnie już od pierwszych stron. Ów fakt wynika z przeżyć głównych bohaterów, mocno zbliżonych do moich własnych doświadczeń. Odrabianie pracy domowej o późnej porze, wygłupy czy szeroko pojęte łobuzowanie, pierwsze rozmowy na temat dziewczyn czy oglądanie pisemek pornograficznych są sytuacjami, które znam z autopsji, a Beatlesi pozwolili mi sobie o nich przypomnieć. Fragment meczu, w którym Ola strzelił samobuja, przywołał natomiast pewne zdarzenie z moim kolegą. Graliśmy w piłkę, mój kumpel składał się do mocnego strzału, lecz zrobił to tak niefortunnie, że spadł mu but. Trampek przeleciał dobrych kilkanaście metrów i radośnie poszybował w stronę bramki przeciwnika. Śmiechu było dosłownie co niemiara. Christensen wyśmienicie oddał ducha dojrzewania. Radość, niepokoje, przeciętność, smutki, które nieodparcie się z nim wiążą. To wszystko wyrażają moje ukochane fragmenty, czyli wspomniany mecz piłki nożnej, przesłuchiwanie utworu Ticket to Ride i Masters of War Boba Dylana, wyjście do kina na Greka Zorbę oraz Help, a także pierwszy kontakt z albumem Rubber Soul. Seb, Gunnar, Kim i Ola byli zszokowani, że Beatlesi zaczęli pisać utwory w zupełnie innym stylu. Wiele śmiechu dostarcza również polowanie na borsuka oraz zwariowane imprezy u Cecile, koleżanki Kima, jednej z najważniejszych osób dla naszego bohatera. Niestety, ale nie wszystkie fragmenty są tak wspaniałe. Rozczarowująco wypada na przykład wyprawa na ryby. Oczekiwałem, że wycieczka przyniesie coś naprawdę ekscytującego, znacząco wpływając na dalsze losy powieści. Ostatecznie nic z tego nie wyszło. Wielka szkoda, bowiem wypad czwórki przyjaciół naprawdę posiadał ogromny potencjał. Najbardziej żałuję jednak, iż Christensen nie zbudował fabuły wokół zespołu chłopaków. Muzyczne przeżycia młodych ludzi zawsze wzbudzały moje wielkie zainteresowanie, dlatego ciężko przeboleć mi taki obrót spraw. Zespół chłopaków mógł spokojnie stanowić punkt wyjścia, aż wreszcie swoiste centrum drugiej połowy Beatlesów. To założenie również zostało zaprzepaszczone. Pochwalić trzeba natomiast przyjemny styl, w jakim norweski autor opisuje losy przyjaciół. Dzięki temu książkę się zwyczajnie chłonie, właściwie nie mamy ochoty jej odkładać. Takie uczucie towarzyszyło mi szczególnie przy okazji pierwszych 300 stron. Później ów stan zaczął stosunkowo słabnąć, a powieść zrobiła się dla mnie już zbyt powtarzalna i czasami za bardzo nużąca.
Coraz mocniej raziła po oczach również powierzchowność Beatlesów. Brakowało rozbudowanych fragmentów, które nie tylko wzbudzałyby emocje, ale rzucały nowe światło na osobowości bohaterów. Zamiast poświęcić im więcej czasu, Christensen narzucił strasznie szybkie tempo, prezentując jedno wydarzenie za drugim. W konsekwencji możemy odnieść wrażenie, że powieści brakuje postawienia symbolicznej kropki nad i, sprawiając wrażenie niekompletnej. Sytuacji nie poprawia także Kim, którego ciężko określić mianem wybitnie skonstruowanego protagonisty. Chłopak jest co prawda sympatyczny, przyjacielski, trochę krnąbrny, ale też stosunkowo płytki. Nie posiada żadnych większych zainteresowań czy ambicji. Między mną a Kimem wytworzyła się jednak silna nić porozumienia, gdy nasz bohater zaczął odczuwać obawy przed wejściem w dorosłość. Tutaj pojawia się kolejny zarzut. Christensen nie wyjaśnia bowiem podstaw tego lęku, przynajmniej takie odnoszę wrażenie. Czy wywołało go jedno konkretne wydarzenie, a może splot pewnych sytuacji? Jak dużą rolę odgrywa w tym natura Kima albo ewentualna choroba psychiczna? Właściwie ciężko to wywnioskować. Zastanawiam się, czy lepszym rozwiązaniem nie byłaby zupełna zmiana fabularnej koncepcji i stworzenie odpowiednich warunków, by Kima po prostu zrozumieć. Nie miałbym nic przeciwko, gdyby Beatlesi nabrali cech dramatu psychologicznego, skupiając uwagę wyłącznie na wnętrzu protagonisty. Koncepcja norweskiego pisarza po raz kolejny różni się jednak od moich własnych wyobrażeń. Pewne obawy wzbudza również zakończenie książki. Biorąc pod uwagę miłość, jaką chłopaki obdarzyli Beatlesów, ileż emocji wkładali w słuchanie ich albumów, można było oczekiwać, że powieść skończy się przy słuchaniu Let It Be, ostatniego wydawnictwa grupy z Liverpoolu. Taki finał byłby po prostu perfekcyjny, kapitalnie spinając klamrą całe dzieło. Beatlesi trwają jednak dalej i kończą w zupełnie inny sposób, aczkolwiek według mnie bardzo interesujący. Po przeczytaniu ostatnich zdań czułem się wstrząśnięty, wzruszony oraz usatysfakcjonowany, czyli tak jak trzeba. Summa summarum, Beatlesi są dziełem dobrym, które zdecydowanie mogę i chcę wam polecić. Książka wspaniale wyraża ducha przyjaźni, początkowo bazującej na wspólnych wygłupach, a kończącej u progu dorosłości. Powieść zachęca także, by wrócić pamięcią do okresu dzieciństwa czy wczesnej młodości, przywołać te wspaniałe, jak i gorsze chwile. Osobiście tak właśnie uczyniłem. Dzięki Beatlesom powrócili koledzy oraz koleżanki, z którymi łączyły mnie więzi, może nie przyjaźni, ale koleżeństwa. Wspomniałem trzech kolegów, dzięki którym w wieku 10 lat spędziłem jedne z najlepszych wakacji mojego życia. Warto nadmienić, że jeden z tych kolegów do dzisiaj pozostaje moim najlepszym przyjacielem. Wróciłem też do szalonych imprez, spotkań z dziewczynami, pocałunków i fascynacji muzyką. Za sprawą Beatlesów mogłem własne doświadczenia dokładnie odświeżyć, a to wartość bezcenna. Pewien niedosyt budzi jednak konstrukcja osoby Kima i jego kumpli, którzy raczej nie zostają na długo w naszych sercach. Brakuje wątku działalności zespołu, przybliżenia sceny muzycznej Oslo, zaś powierzchowność drugiej połowy powieści zbyt mocno kłuje w oczy. Szczerze mówiąc, liczyłem na więcej, chociaż nie ma mowy o kompletnym rozczarowaniu. Książkę polecam przede wszystkim osobom między 20 a 30 rokiem życia. Wtedy powinna robić największe wrażenie. Na koniec przytoczę słowa Christensena, który tak opisał swoje dzieło w jednym z wywiadów. Powieść zaczyna się w tonacji dur, przechodzi w mol, a kończy septymą. Sądzę, że jest w tym sporo prawdy. Zatem czytajcie i wspominajcie własne przeżycia, własne chwile ulotne. Ratujcie je od zapomnienia.